Poranna rozmowa Gazeta.pl. Iwona Kutena, dzień dobry, kłaniam się nisko. Po świąteczno-noworocznej przerwie witamy znów, jesteśmy. No i na pierwszy ogień, pierwszy gość w nowym roku, doktor Piotr Łukasiewicz, Polityka Insight. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę o tym, że jak przygotowywałam się do naszego spotkania i wpisałam właśnie rok 2024, potencjalne zagrożenia czy nadzieje, no to przeczytałam jeden taki komentarz, że ten rok to będzie paskudny i że lepiej to już było. Czy pan podpisuje się pod tym? Tak historiozoficznie zaczynamy naszą rozmowę. Ani lepiej nie było, ani nie było gorzej, było tak samo. Pewnie dotkliwość kryzysów światowych, które nas, znaczy dotkliwość w tym sensie, że każdy indywiduum, każdy nasz, z naszych widzów był dotknięty pandemią, w jakiś sposób również wojna nas dotknęła, powoduje, że czujemy, że sprawy świata stają się takie szczególnie jakoś napastliwe w stosunku do naszego życia, ale to prawdopodobnie, jakby tak wciąć większą perspektywę, uzyskać to wrażenie mija. Kolejny rok będzie prawdopodobnie taki sam jak poprzedni. Ale to rok wyborczy, to na pewno. Wypełniony kryzysami, tymi, które już znamy, plus te, które ten dzień centralny, wokół którego będzie się kręciła w moim przekonaniu polityka światowa, również ta lokalna, czyli 5 listopada, czyli dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych, od których w zasadzie, jakbyśmy zaczęli od tego dnia, to możemy gładko pójść w każdą stronę świata, bo USA, niczym świętej pamięci Józef Oleksy, wszędzie są potrzebne, według słynnej anegdoty. I faktycznie rola Ameryki w zasadzie w każdym z tych kryzysów, Ukraina, Tajwan, Afryka, Bliski Wschód, Polska, region Europy Środkowej, w każdych z tych obszarów rola USA jest nie do przecenienia, jest nieodzowna. No dlatego każdy się zastanawia, co się wydarzy w tym listopadzie i czy Donald Trump, bo to nawet nie tyle republikanie, ile Donald Trump wróci do władzy. No Donald Trump jako człowiek, który całkowicie spersonalizował, znaczy partia republikańska kiedyś, partia Reagana, partia państwowców, partia republikanów, czyli ludzi, no właśnie w pełnym tego słowa znaczeniu, stała się w ostatnich 8-10 może latach partią, którą niektórzy przyrównują do jakiegoś no, wręcz kultu jednostki, partią, której działacze, którzy politycy, którzy mieli jakieś indywidualne zdania na sprawy, chociażby światowe, roli Ameryki w świecie, muszą się z tych swoich ról, czasami jastrzębich, czasami bardziej łagodnych, wycofywać, ponieważ namaszczenie przez Donalda Trumpa powoduje, że mogą być albo dalej politykami, albo nimi być przestają. Kilka smutnych życiorysów ludzi takich jak Mitt Romney czy inni politycy republikańscy pokazuje, że faktycznie Donald Trump ma tę boską, nabrał tej boskiej mocy sterowania życiem politycznym innych ludzi, republikanów. I to jest ten fenomen, który z pewnością chyba w Stanach Zjednoczonych jest nowy, bo nie było do tej pory polityka w Ameryce, który by tak mocno spersonalizował politykę, jak Donald Trump. A ktoś mu w ogóle zagraża potencjalnie w tych wyborach? Czy może mu zagrozić? No, już tak chcąc się trochę powysilać na jakiś taki analityczny namysł, no to można dostrzec takie postaci jak Nikki Haley, była ambasadorka zresztą, reprezentująca administrację Trumpa w ONZ, która zdaje się jakoś tam rośnie w sondażach. Rośnie. Ale i tak ta przepaść między innymi wciąż to jest są te wzrosty. Mówimy o tym, no, kto zajmie drugie miejsce po Trumpie. Mm-hmm. No, Trump z poparciem na poziomie od 40 do 50-55%. Ona ma bodajże 17%. Ron DeSantis, były gubernator Florydy, gdzieś też mniej więcej na tym poziomie. Na pewno warto będzie obserwować 15 stycznia. Za tydzień odbędą się pierwsze prawybory, te słynne, takie symboliczne rozpoczęcie kampanii wyborczej, czyli prawybory w Iowa republikańskie. No i później wchodzimy już w taką serię wyborów tych lokalnych jeszcze na poziomie stanów, czyli prawyborów po prostu, które najprawdopodobniej skończą się tym, co wszyscy czujemy, zwycięstwem, nominacją Trumpa gdzieś w połowie roku, no i starciem i taką trochę powtórką, i to chyba nie chcę tutaj zabrzmieć jakoś ejdżystowsko, ale starciem dwóch
dwóch starszych panów, bo wiek zarówno Trumpa, jak i przede wszystkim Joe Bidena w tej kampanii będzie budził największe zainteresowanie, kontrowersje, raczej będzie osłabiał obu kandydatów. Trump ma, zdaje się, 77 lat, Joe Biden 81, więc to są rzeczywiście chyba najstarsi w historii kandydaci i politycy aspirujący do tego najważniejszego stanowiska. Amerykanie zdają się, przynajmniej w sondażach, w jakichś badaniach fokusowych, wyrażać zmęczenie stanem polityki, w których dwóch starców, proszę wybaczyć to słowo, ale dwóch starców kandyduje do rozwiązywania problemów, których potrzeba energii, młodości i jakiegoś takiego umiejętności organizacji życia publicznego. Więc Amerykanie wydają się być zmęczeni, przerażeni tą powtórką z 2020 roku. Niemniej jednak, i to jest interesujący znowuż taki fenomen, że jak już dojdzie co do czego, czyli do tego namysłu pojedynczego obywatela nad urną wyborczą i nad kartą do głosowania, to będą się jakoś tak nad tym mocniej zastanawiać i tutaj szanse Joe Bidena nie są wcale takie najgorsze. On jeszcze, zdaje się, nie zaczął kampanii, bo już tak wielu komentatorów trochę przekreśla jego możliwość reelekcji. Joe Biden ma kilka prawdopodobnie asów w rękawie, zwłaszcza politykę gospodarczą, która jest całkiem niezła, ale aczkolwiek ona, to już to pewnie to pytanie do amerykańskich mediów głównie, jak Biden będzie próbował te swoje sukcesy gospodarcze, niskie bezrobocie, rekordowo niskie bezrobocie, spadającą inflację, przekuć na zwycięstwo wyborcze. Tak, bo ja obserwuję właśnie, czasami słucham tego, co się tam dzieje i jestem pod wrażeniem, jak społecznie działa na ludzi, i to pewnie można by też analizować godzinami, fakt, że Donald Trump ma zarzuty, bo im bardziej oskarżony jest, tym większe poparcie ma. I to jest aż zadziwiające, że osoba oskarżona, która może zostać skazana, także potencjalnie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wie pani, ale to jest... fenomen taki specyficznie amerykański chyba polega na tym, że na tym w zasadzie trwającym od kilkudziesięciu lat napięciu w społeczeństwie co do roli rządu w ogóle w życiu. Czy rząd powinien być duży, czy powinien być mały, czy powinien mieć duże uprawnienia, czy mniejsze uprawnienia. To jest to napięcie, które jest obecne w polityce amerykańskiej, w życiu społecznym amerykańskim. I ono się ujawnia również w takich właśnie sytuacjach, takich kontrowersjach, jak w przypadku Trumpa, że Amerykanie uważają, że rząd prześladuje ich ulubieńca. Że sądy wydają, Boże, przecież znamy to z Polski również, ten fenomen, że sądy wydają niewłaściwe wyroki, że sądy są sterowane politycznie, że on jest prześladowany, że jest to słynne pojęcie już znane znowuż z naszego własnego podwórka, polowania na czarownicę. Więc w uszy amerykańskie to szczególnie trafia, uszy przyzwyczajone do tego, że do dyskusji o roli w ogóle administracji federalnej w życiu obywatela i to w połączeniu z kultem Trumpa, o którym wspominaliśmy wcześniej, wywołuje to taką reakcję zaskakującą, paradoksalną, że im bardziej on jest oskarżony, im większa jest szansa, że on będzie w jakimś momencie może prowadzić swoją kampanię, czy też swoją politykę z więzienia po prostu, w wyniku któregoś z tych procesów, które się toczą, czterech kryminalnych procesów wobec niego, tym większy fan, tym większe poczucie, że jest człowiek, który daje odpór rządowi. Nawet z więzienia amerykańska konstytucja, amerykańska przepisy pozwalają na kandydowanie z więzienia, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, ale to właśnie trafia w przekonanie tych ludzi, wyborców Trumpa, jego wielbicieli, że nawet z więzienia będzie można z tym lewiatanem amerykańskim, czyli z państwem amerykańskim walczyć. To tylko dodaje mu pewnego kolorytu, a nie osłabia jego szans. Wspomniał pan na początku, że właśnie Ameryka ma wpływ na to, co dzieje się w zasadzie na całym świecie. No i też w kontekście trochę Donalda Trumpa pojawia się kwestia
chociażby NATO i struktur NATO i przyszłości NATO, bo Trump gdzieś tam zdarzało mu się podważać potrzebę istnienia takiej właśnie, a nie innej instytucji, a biorąc pod uwagę kontekst właśnie chociażby potencjalnych konfliktów i tych, które już trwają, no to nawet z naszej perspektywy likwidacja takiej instytucji nie byłaby dobrym posunięciem. No, kilka świadectw, które pojawiły się po zakończeniu prezydenta tej pierwszej kadencji Trumpa po 2020-2021 roku, mówiło o tym kilku jego byłych współpracowników. Ludzi z różnych powodów z nim skłóconych twierdziło, że Trump 2.0, czyli kolejna kadencja, to jest wycofanie Ameryki z Paktu Północnoatlantyckiego i takie groźby. On miał myśleć o czymś takim, rozmawiać prywatnie w gabinecie owalnym z niektórymi z nich. Oni to później podawali jako taką sensacyjne, sprzedając na przykład swoje książki. Więc no, jest tutaj groźba, z jednej strony jest opowieść kilku ludzi, którzy twierdzą, że Trump może się chcieć wycofać z NATO. Z drugiej strony jest taka dość istotna, duża opowieść o tym, że jednak w Ameryce, w polityce amerykańskiej, światowej, nie jest łatwo ją tak drastycznie zmienić. Można wpływać na jej styl, na jej jakość, na jej skuteczność, co jest jakby domeną poszczególnych prezydentów. I tutaj niewątpliwie Trump nie był najbardziej efektywnym prezydentem w polityce zagranicznej. Natomiast jest to takie myślenie również, że jest jakaś kontynuacja. No, że proszę spojrzeć na politykę zagraniczną Bidena, który w zasadzie można było powiedzieć, no, jeden do jeden przyłożyć jego postępowanie wobec Chin. Zaostrzanie, utrzymanie ceł, wojny celnej z Chinami, utrzymanie tej takiej zdecydowanej postawy obrony Tajwanu, interesów amerykańskich w basenie Morza Południowochińskiego. Znaczy, to jest kontynuacja tak naprawdę tego, co Trump robił, albo co kontynuował z kolei, co przejął od Baracka Obamy. Ja zapoznawałem się z takimi kilkoma dokumentami programowymi ludzi Trumpa, nie samego Trumpa, bo jego rzeczywiście trudno czytać jego plany na kolejną kadencję. No ale jego dawny zespół na czele z Chrisem Millerem, byłym szefem Pentagonu, napisał taki plan, to jest projekt 2025, czyli takiego przygotowania intelektualnego, organizacyjnego do przejęcia władzy w 2025 roku przez właśnie grupę republikanów, gdzie jest bardzo dużo kontynuacji tak naprawdę. Również w kwestii, która nas najbardziej dotyczy, czyli obecności w NATO, obecności wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy, tam są zaskakujące z punktu widzenia jakby obserwacji Trumpa. No właśnie, miałam to zapytać, konkluzję, na co Ukraina może liczyć, jeśli Trump wygra? Tam jest oczywiście jest ten paradygmat, że trzeba słuchać Trumpa, który mówi, że dogada się, że potrafi tę wojnę wynegocjować, jej zakończenie i tak dalej. Czy to jest to, czego się z pewnością obawiamy, ale ci republikańscy autorzy, którzy, jak mówię, prawdopodobnie byliby częścią tej nowej administracji, pokazują też takie ścieżki wzmocnienia wręcz Ukrainy w tej wojnie po to, żeby wynegocjować lepszą pozycję samej Ukrainy, a tym samym również USA. Ale to wsparcie dla Ukrainy ze strony USA już nie jest takie, jak pewnie Ukraina by oczekiwała. Możemy słuchać Trumpa, możemy słuchać publicystów, zwłaszcza takich bliskich, konserwatywnych republikanów, a możemy posłuchać też republikańskich, i to podkreślam, republikańskich szefów Komisji Wywiadu Spraw Obronnych w Senacie czy w Izbie Reprezentantów, którzy publikują, kilka tygodni temu publikowali coś nazywa się planem dla zwycięstwa Ukrainy. I to są szefowie komisji, to nie są jacyś pandici, prawda, komentatorzy czy dziennikarze. To są po prostu politycy republikańscy, którzy mówią dać Ukrainie szybko, więcej, mocniej. HIMARS-y, ta cała ta litania tego sprzętu ofensywnego, który by się Ukrainie przydał, po to, żeby szybciej zwyciężyła, bo to jest interes amerykański. Więc to nie jest tak, że Trump... Oczywiście rola prezydenta jest nie do przecenienia w kreowaniu polityki zagranicznej, ale to mówię, bardziej ta rola polega na kreowaniu stylu, jakości niż jakichś takich gwałtownych zmian. Cały ten kompleks amerykański, republikański, jeśli rzeczywiście dojdzie do przejęcia władzy przez republikanów i Trumpa, wydaje mi się nieco bardziej zrównoważony i taki nastawiony właśnie jednak na podkreślanie tej dominacji USA w różnych miejscach. Republikanie, ci, o których wspominam, główkują dość prosto. Że jeśli nawet uznajemy, że największym wyzwaniem dla Ameryki jest rosnące Chiny, zagrożenia właśnie wspomniane, Tajwan, Morze Południowochińskie, Filipiny, te
skądinąd dalekie nam geograficznie regiony, to nawet przy takim założeniu wygrana Ukrainy się liczy, ponieważ Chiny patrzą na to, jak Ameryka zachowuje się w Europie, że wygrana, jakiś triumf Rosji, najbliższego sojusznika, można tak powiedzieć, Chińczyków, byłaby niesamowitym wzmocnieniem samych Chin i ich ambicji terytorialnych. I tego nie można zbagatelizować. Nie można powiedzieć po prostu, okej, zajmijmy się Chinami, odstawmy Rosję na bok, bo niech ona sobie tam wygrywa na tych dzikich polach ukraińskich, i to nie będzie miało znaczenia dla polityki amerykańskiej. No właśnie, ci ludzie mówią, nie, wprost przeciwnie, to będzie miało znaczenie. Mm-hmm. Jak się Ameryka zachowa na tym teatrze europejskim. A propos Amerykanów i ekspertów, którzy się wypowiadają na temat wojny w Ukrainie, to przeczytałam taki komentarz generała Bena Hodgesa, w tej chwili to jest doradca NATO do spraw logistyki, że amerykańska broń, która wkrótce straci ważność, powinna zostać przekazana Ukrainie, zamiast zostać zutylizowana. No i tu się pojawiają też głosy oczywiście, czy to bezpieczne dla ukraińskich żołnierzy chociażby. No i on też skomentował, że Stany i Niemcy powinny zadeklarować, że sukces Ukrainy leży w interesie Zachodu, to pozwoliłoby Rosji zrozumieć, że jej strategia wojny na wyniszczenie zawodzi, a chyba w tej chwili Rosja właśnie na takim etapie jest. Znaczy, Rosja na pewno na to liczy, że Zachód się jakoś zmięknie w swoim odpuści mhm. Ukrainę, tak mówiąc kolokwialnie. Znowuż tą datą wyjątkowo ważną dla postrzegania przez Putina Zachodu, roli Zachodu, będzie właśnie 5 listopada. No bo tutaj jednak ta zmiana jakości amerykańskiego przywództwa byłaby tutaj duża i pewnie korzystna dla Putina, jeśli by doszło do jakiegoś większego nacisku na Ukraińców, by podjęli rokowania pokojowe, negocjacje pokojowe, a te negocjacje prowadziłyby krótko mówiąc, do tego, żeby Rosjanie zatrzymali to, co połknęli przez ostatnie dwa lata i co usiłują obronić, czyli te cztery obwody ukraińskie zajęte. Więc wracamy trochę do wyniku wyborów amerykańskich. Natomiast wezwania o tym, znaczy pomysły na to, skąd wziąć to zaplecze, mówiła pani o Benie Hodgesie, który doradza w sprawie logistyki. Znaczy logistyka wygrywa tę wojnę, znaczy wygra tę wojnę, jak zresztą każdą wojnę. Kwestie dostaw amunicji, dostaw to, ile obie strony wystrzeliwują tej amunicji dziennie, jest kluczowym pytaniem o przebieg tej kampanii. Może nie nawet o przyszłość wojny, ale o przebieg tej kampanii również w tym roku. I to nie jest tak, że Ukraina jest całkowicie na straconej pozycji, bo jeśli spojrzy się statystyki, to naprawdę Europa zaczyna robić dużo. Nawet te wydatki finansowe według Instytutu Kiel europejskie są większe nawet niż amerykańskie, co prawda nie w sprawach wojskowych stricte, ale w takim powiedzmy całościowym wsparciu Ukrainy. Więc Europa sobie z tego zdaje sprawę. Takie pomysły, jak uruchomienie jakichś przestarzałych typów amunicji, przekazanie Ukraińcom nawet przeterminowanych, tak zwanej przeterminowanej amunicji, one będą się pojawiać, one są jakimś sposobem takiego powiedzmy chwilowego, proszę znowu wybaczyć słowo, klajstrowania tej sytuacji, którą wytworzyło zablokowanie pomocy finansowej w Kongresie amerykańskim. I one będą się pojawiały, one są na pewno są jakby, są tym sposobem na zalepienie tej dziury finansowej. Niemniej jednak to, co naprawdę zmieni postawę Zachodu, co może, znaczy w którym kierunku postawa Zachodu powinna zmierzać, to jest drastyczny wzrost wydatków na zbrojenia własne, budowę po prostu to, czego zdaje się Zachód nie ma, korzystając z ostatnich 30 lat pokoju, czyli odnowienie zapasów amunicji na użytek własny, ale również na użytek ukraiński, przekazywanie Ukraińcom nie tylko zasobów własnych, ale budowanie własnych zdolności Ukraińców do odtwarzania swoich zasobów wojskowych. A stworzenie wspólnej unijnej armii? No to jest pomysł, który zdaje się wczoraj rzucił nawet chyba minister spraw zagranicznych Antonio Tajani z spraw zagranicznych Włoch. Wrócił do tego pomysłu krążącego skądinąd również po korytarzach polskiego MSZ-u z chwilą, kiedy Radosław Sikorski do niego wrócił. Idea budowy...
Znaczy, tutaj kalkulacja jest bardzo prosta. Jeśli Europa chce konkurować, chce być graczem światowym, to nie może być graczem tylko i wyłącznie w oparciu o własny dobrobyt i o własną działalność humanitarną, pomocową. Musi mieć twarde narzędzia polityki zagranicznej, a takim twardym narzędziem jest oczywiście armia i zdolność do jej no, wysyłania, krótko mówiąc, w rejony kryzysowe, w rejony tam, gdzie ta polityka ma być realizowana. Słowa Tajaniego i pomysły tak zwanej europejskiej armii są jak najbardziej... Znaczy powinny, ja osobiście uważam, że to powinno iść w tym kierunku, że Europa powinna mieć swoje siły zbrojne, takie, które nie będą konkurowały, nie będą może konkurencją wobec NATO, ale będą je uzupełniały, będą ich wsparciem na pewno. Ale jak mówię, znaczy same siły zbrojne tego nie wystarczą. To musi być przestawienie przemysłu w ogóle europejskiego również, może nie przedstawienie tak jak w Rosji, że wydatkowanie 1/3 budżetu na sprawy obronne, ale dość radykalne wzmocnienie zdolności do produkcji amunicji, produkcji uzbrojenia, ujednolicania tego uzbrojenia, wdrażanie wreszcie tych wszystkich idei, które znamy jako nie wiem, PESCO, jako Unia Obronna, czyli tych programów, które mają ujednolicić rynki zbrojeniowe i produkcję uzbrojenia w Unii Europejskiej przede wszystkim, że no, te działania będą jakoś tam realizowane. No bo to mówię, to służy, jeśli Europa chce konkurować, chce być graczem, chce być aktorem, to nie może nim być Francja, nie mogą nim być Niemcy same. No, Wielka Brytania już widzimy, jak bardzo pogrążyła się w kłopotach po Brexicie i te kłopoty nie gasną. No, tylko razem, można tutaj krótko mówiąc, można coś próbować zbudować. Mówiliśmy na początku, że ten rok to rok wyborów. No, w marcu wybory w Rosji, no ale to wiadomo, jak one się skończyło, ale także 13 stycznia wybory na Tajwanie, o którym też już pan wspominał. No i dlaczego, może powiedzmy w kilku słowach, dlaczego ten Tajwan jest tak kluczowy dla globalnej chińskiej gospodarki i dlaczego właśnie Chiny cały czas mówią o tym i chcą, no zobaczymy w jakiej perspektywie, czy to się wydarzy już, czy to się wydarzy, nie wiem, w ciągu kilku lat, Tajwan chcą przejąć. Znaczy, w takim wymiarze gospodarczym no, Tajwan jest przykładem sukcesu technologicznego, przemysłowego, no, cywilizacyjnego wręcz, jeśli chodzi o możliwość, żeby biedna skądinąd dawno temu wyspa, która stała się ośrodkiem jakichś wyrzutków chińskiej polityki, nagle przekształciła się dzięki umiejętnej, skutecznej polityce i wsparciu Stanów Zjednoczonych, no, w kwitnącą, no, w zasadzie w taką, no, jedno z centrów nowoczesnych technologii cyfrowych. Więc jest w pewnym sensie zakładnikiem swojego sukcesu ekonomicznego. Morze Południowochińskie, którego częścią jest jakby, częścią problemu jest Tajwan, jest zarazem miejscem, przez które idzie no, kilkadziesiąt procent, 40-50% światowego handlu, światowych dostaw. Więc jakby rola całego tego akwenu jest nie do przecenienia. Z kolei dla Chin, które no, są chyba, pogrążyły się w najbardziej... Chiny były komunistyczne, były internacjonalistyczne, komunistyczne, nagle stały się nacjonalistyczne w ostatnich 10 latach i to znowuż pod wpływem również swojego sukcesu ekonomicznego i bardzo nacjonalistycznej prezydentury Xi Jinpinga. Dla nich Tajwan stał się no, tym taką perłą w koronie, jeśli chodzi o ukoronowanie tej polityki właśnie tego budowania imperium, budowania tożsamości, świadomości takiej no właśnie bardzo nacjonalistycznej przez obecnego przywódcę i no, gdzie kwestia no, takiego prestiżu, honoru, rzeczy bardzo niematerialnych w polityce zagranicznej, ale niewątpliwie bardzo ważnych, jest podkreślana na każdym kroku. No, niedawno w piątek albo w sobotę minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi mówił o tym, że jesteśmy skazani na współpracę ze Stanami, że współpraca ze Stanami to nie jest opcja, ale jest konieczność, imperatyw, takich słów używał, ale jednocześnie powiedział, mówiąc o tym w pojednawczym tonie, o tym imperatywie skazaniu na współpracę obu mocarstw, mówił, ale szanujcie nas, szanujcie naszą integralność, szanujcie naszą suwerenność. Czyli w domyśle mówił, no chodzi o Tajwan tak naprawdę, bo to jest część naszego terytorium. Ta maleńka wyspa, no żyje 20 milionów osób, więc obywateli Tajwanu, więc jakby tutaj jest, to nie jest taka aż taka maleńka wyspa, ale w porównaniu z Chinami stała się jakby
takim sworzniem, wokół którego, od którego zależy, albo wokół którego kręci się w ogóle globalna pozycja Chin, przynajmniej w ich odbiorze. No i co w tym wszystkim... Stąd ta ważność A to co w tym wszystkim Stany potencjalnie mogą zrobić, właśnie stojąc między Chinami a Tajwanem? No... Jeśli Chiny przejdą od słów do czynów. Od kilkunastu lat, i to mówię, zaczęło się w czasach Obamy, w czasach Trumpa wzrosło, a w czasie prezydentury Bidena przybrało już formy takie instytucjonalne. Współpraca, znaczy Stany kontynuują swoją politykę, albo próbują uprawiać swoją politykę budowania sojuszy, opierania się na koalicjantach i projektowania własnej siły, znaczy, budowania własnej siły w oparciu właśnie o te sojusze. Więc stąd mamy porozumienia typu AUKUS, czyli porozumienie Australii, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, no właśnie, dotyczącego współpracy obronnej w tych rejonach Morza Południowochińskiego, czy tak zwanego Indo-Pacyfiku. Mamy ten taki forum Quad, czyli takiego czwórstronnego forum dyskusyjnego państw typu właśnie Korea Południowa, Japonia, Indie również do tego dochodzą. Czyli Amerykanie uprawiają tę politykę budowania koalicji po to, żeby w oparciu o koalicję i własną potęgę morską, potęgę swojej marynarki wojennej, no, ustabilizować, zachować swoją pozycję w tym regionie świata. No, dla nich ważnych, ponieważ od niego dzieli je aż i zaledwie Pacyfik. No, to jest jakby dla nich oczywiste. Przyjęły, znowuż tu mówimy o takim pojęciu prestiżu, przyjęły pewnego rodzaju rolę patrona Tajwanu, tak? To znaczy deklaracje, wizyty polityków amerykańskich na tej wyspie w ostatnich kilkunastu latach pokazują, że no, Amerykanie poczuwają się do tej roli, no właśnie takiego gwaranta bezpieczeństwa Tajwanu, a jak mówię, rola prestiżu, rola takiej, no właśnie takiej teatralności w polityce zagranicznej jest nie do przecenienia. Więc jeśli ulegną chińskim groźbom, przestaną aktywnie pokazywać swoją obecność, przestaną pływać wokół Tajwanu, latać wokół Tajwanu, no będzie to jednocześnie oznaczało, że rola Ameryki słabnie, co jakby, że polityka zagraniczna nie znosi próżni, nie znosi takiego wycofywania się jednych, czyli słabnięcia jednej strony, oznaczałoby automatycznie wzrost roli Chin. Więc to ta gra na pokazywanie swojej obecności w przypadku Amerykanów jest kluczowa. Stąd ich zapewnienia o tym, że będą bronić wojskowo Tajwanu, że mimo, że nie rezygnują z tak zwanej polityki jednych Chin, czyli uznawania, że reprezentantem Chin jest Pekin, i nie wypowiadania się co do statusu Tajwanu, to jednak no, wysyłają wyraźne sygnały o tym, że no właśnie, że będą po prostu bronić Tajwanu przed możliwą inwazją morską ze strony Chińczyków, która no, gdzieś tam jest możliwa w przyszłości, no, skoro mówimy o 24 roku, raczej chyba nie nastąpi w tym roku, bo z jednej strony Chińczycy no, nie mają wciąż, zdaje się, nie dokonali takiej reformy własnej armii, która by pozwalała im na dokonanie no, w zasadzie operacji bezprecedensowej. Lądowanie w Normandii w 1944 roku byłoby niczym w porównaniu z tym, co czekałoby flotę chińską czy siły inwazyjne chińskie przy lądowaniu przy próbie lądowania na Tajwanie, więc nie mają takich zdolności. Pogrążone są Chiny również w jakimś, są jakieś oznaki kryzysu gospodarczego, a zatem możliwości również niepokojów społecznych, które by z tego mogły wynikać, więc to nie jest chyba dobry ten rok na pewno, to może takie uspokajająco powiem, nie jest, zdaje się, dobrym rokiem dla Chin, jeśli chodzi o perspektywę wchłonięcia Tajwanu. Panie doktorze, ponieważ musimy kończyć, to jedno zdanie dosłownie komentarza bym pana poprosiła a propos niepokojów społecznych, bo w Tel Awiwie w sobotę znów protesty wracają chyba, wygląda na to, na ulicę przeciwko rządowi.
Izraelczycy protestują. Tym razem cały czas domagają się dymisji premiera Netanyahu i nowych przeprowadzenia nowych wyborów. W międzyczasie właśnie premier mówi, że wojna w Gazie będzie kontynuowana do osiągnięcia wszystkich celów. Kilka dni temu usłyszeliśmy, że siły izraelskie zakończyły demontaż wojskowych struktur Hamasu w północnej części strefy Gazy. 8 tysięcy palestyńskich terrorystów miało być zlikwidowanych. W jakim kierunku tutaj ten konflikt może pójść? Co się może wydarzyć i co Izrael zrobi właśnie w konflikcie z Hamasem? Co do szans politycznych na przetrwanie rządu premiera Netanyahu, on jest dość stabilny dzięki zbudowaniu tego, co się nazywa gabinetem wojennym, dołączeniu byłego ministra obrony Benny Gantza do Netanyahu. Tam mają, zdaje się, 72 albo 3 mandaty w Knesecie, więc nie ma takiego zagrożenia, jakiegoś takiego gwałtownego upadku, utraty większości w Knesecie i rozpisania nowych wyborów. Więc tutaj na razie rząd Netanyahu jest bezpieczny, dopóki trwa operacja wojskowa, dopóki nastąpi jakieś jej rozstrzygnięcie. To, o czym pani powiedziała, znaczy te fazy operacji wojskowej, czyli w zasadzie już takie pewne zapowiedź, że już na północy, w tych zgliszczach po mieście Gaza, ta operacja się jakoś dogasa, kończy się, tak, że Hamas został tam rozmontowany, jego struktury zostały rozmontowane. Teraz przenosimy nacisk na centralną, południową część strefy. Pokazuje, że jednak ta operacja będzie trwała. Izrael odnosi w niej sukcesy, przy czym wciąż nie mówi o tym, jak będzie wyglądał ten sukces końcowy, czyli stan docelowy Gazy, strefy, w której zamieszkuje ponad 2 miliony ludzi, która w którym nastąpiło w wyniku rozbicia Hamasu bezchołowie, krótko mówiąc, i brak miejscowej władzy. Raczej wątpliwe jest, żeby Izrael wziął na siebie w dłuższej perspektywie rolę administracji okupowania strefy Gazy. Pojawiają się pomysły, że wprowadzić tam siły pokojowe, siły jakiejś koalicji państw arabskich, czy wręcz ostatnio taki pomysł o tym, żeby jakieś oddać władzę klanom palestyńskim, cokolwiek by to miało znaczyć. Nie mam tutaj dobrych doświadczeń z klanami w Afganistanie z kolei. Są jakieś pomysły, które pokazują na to, że rząd Netanyahu nie na razie jeszcze nie potrafił powiedzieć, co z Gazą po tym, jak już skończymy, IDF, czyli Izraelskie Siły Obrony, przestaną ją bombardować. I to będzie tak naprawdę ten moment, w moim przekonaniu, pewnego oceny tego, co Netanyahu zrobił po masakrze 7 października, która w niesamowity sposób zjednoczyła Izraelczyków i uświadomiła im, że nie mogą pozwolić sobie na to, żeby w ich otoczeniu wyrastał takie monstrum jak Hamas, bo to, co Hamas dokonał 7 października, było w ocenie Izraelczyków monstrualne. Więc dopiero ta perspektywa rządu Netanyahu, w moim przekonaniu, czy ona będzie zależna, to jeszcze nie jest ten moment tej zasadniczej oceny. Protesty, które miały miejsce przed masakrą, przed tym, waham się powiedzieć, pogromem 7 października, one w zasadzie w ostatnich dniach zostały również ich... Podstawa została zniesiona przez Sąd Najwyższy, który odrzucił tak zwaną reformę sądownictwa proponowaną przez Netanyahu i kilku skrajnie prawicowych ministrów w tym rządzie. No więc ludzie w tej chwili już wyjdą na ulicę nie po to, by bronić praworządności, ale właśnie by oceniać Netanyahu i jego zachowanie. I to dopiero się rozpoczyna. To nie jest ten moment, kiedy nastąpi jakieś tu i teraz cezura, że... w te albo we w te dla premiera, ale ten proces oceny się zaczyna i tutaj jeszcze pewnie będziemy widzieli przy takim taktycznych, wybitnych zdolnościach tego premiera, tego człowieka, będziemy widzieli pewnie jeszcze kilka zwrotów akcji. Doktor Piotr Łukasiewicz był razem z nami. Bardzo dziękuję za komentarz. Wątków dziękuję. Jeszcze wiele, ale to myślę, że nieraz będzie okazja, żeby do nich wrócić. Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu i do zobaczenia.